naszej okolicy. Otóż to jest graf. Dorasta do niewielkich, jak można powiedzieć, w porównaniu z innymi liściastymi drzew, bo to jest do 20 kilka metrów dojrzałe. Grab nie jest to drzewo długowieczne, można powiedzieć. To jest w granicach 100, maksymalnie do 150 lat. Właśnie w tych grądach, gdzie jest żyzna gleba, brunatna i płowa, to dęby osiągają największe rozmiary. I zobaczcie, ile tu jest na tym kichucie dębowym. Ile jest dziewosiu. Natomiast z innych gatunków liściastych właśnie sadziło się brzozę, która też na tych piaskach potrafi wyrosnąć, żeby owocowały czy dawały te jadalne orzeszki laskowe. No to potrzebują jeszcze światła. Będzie zdrowo. Już zawsze mówię, że bardzo, bardzo bogata. Ma wyznaczoną bazę na siedlu, czyli tak zwane gospodarcze czy ustawy na siedlu. Czyli zdrowe, białe liścienie z ładnie wykształconym zarodkiem, prawda, bez żadnych oznak chorobowych. On już został porażony przez jakiegoś grzyba. Tutaj to samo, tu jest plamka, tu plamka. Termoterapia co to jest? To jest potraktowanie nasiona temperaturą, ale nie zimną, tylko ciepłą. Zimne dlatego, żeby zachować tak jak chwilę w tym kopaniu. W tej chwili około 18 ton żołędzi. No dobrze, zapraszamy po pierwszej osobie do przycisku. Tak jak w familiadzie oglądaliście kiedyś, prawda? Proszę się skupić. To pierwsze, to lepsze. Jakie zwierzęta można zobaczyć w Puszczy Białowieskiej? Jest! Żółw. Żółw. Sprawdźmy. Super. Sprawdźmy, co odpowiedzieli ankietowani. Nie. Ale jeszcze nic nie wiadomo. Teraz duża żółwa. Jedziesz? Tu zapraszamy pana. Wiewiórka.